Vera rebus vocabulare situantur. Należy przywrócić rzeczom nazwy prawdziwe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ten materiał nagrywam przy użyciu nowego mikrofonu i mam nadzieję, że widać efekty, czy raczej słychać efekty. To dzięki Państwa wsparciu, które dostajemy co jakiś czas. Nie jest to duże wsparcie, ale na pewne zmiany, na pewne ulepszenia wystarcza. Chciałbym prosić jednak o więcej, o większe wsparcie, bo chcemy zakupić lampy, które pomogą nam pozbyć się cienia zza moich pleców, pomogą doświetlić moją twarz, aby materiały były bardziej przyjemne dla oka i wówczas, gdy trafią do kogoś, kto chciałby obejrzeć coś wartościowego, ale zobaczy zbyt niską jakość naszych nagrań, to jednak z nich nie skorzysta, z tego dobra, które tutaj dla niego mamy. Więc jeżeli chcecie nam pomóc dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, to wesprzyjcie nas w tym, w tej inicjatywie, w tej inwestycji, bo chcemy po prostu kupić takie dwa softboxy, powiedzmy może jakieś jeszcze trzecie odcinające światło z tyłu. Za każde wsparcie oczywiście już teraz bardzo dziękuję. Można to zrobić wysyłając pieniądze na rachunek bankowy, który jest podany w opisie i w komentarzu pod tym materiałem. Możecie też nas wesprzeć w inny sposób, na przykład robiąc zakupy, powiedzmy jako prezent na Boże Narodzenie, chociaż ja jestem zwolennikiem dawania prezentów na Świętego Mikołaja, żeby nie mieszać tych dwóch wydarzeń ze sobą. Wtedy wystarczy, że wejdziecie w ten link, który jest w opisie bądź w komentarzu, zrobicie zakupy, a część pieniędzy z tego, co i tak byście wydali, zostanie przekazane na naszą działalność. Tak również możecie nas wesprzeć. Pamiętajcie także o włączeniu subskrypcji, dzwoneczka powiadomień, kciuków w górę, wciskajcie ich jak najwięcej i pamiętajcie o tym, żeby to robić. Nie zapominajcie tego zrobić, bo możecie po prostu mieć takie myślenie, że na przykład, a ktoś inny wciśnie, ja nie będę, chociaż też mi się podobało, ale pamiętajcie o tym, żeby jednak kciuk wcisnąć. I oczywiście zostawiajcie komentarze najlepiej pisać na temat danego odcinka, żebyście nie robili za dużych off-topów, takich uciekania od głównego wątku, który tutaj jest przedstawiany. Oczywiście piszcie też propozycje waszych tematów albo pytania do Q&A, czyli questions and answers, czyli pytania i odpowiedzi, czyli tych cyklów, gdzie są różne tematy i staram się bądź ja, bądź inni twórcy innych kanałów w miarę treściwie i szybko zarazem odpowiadać na zagadnienia, które was trapią, więc to też jest jakby jak najbardziej wskazane. Osoby, które będą wyrażały się w sposób niekulturalny bądź będą atakować świętą wiarę katolicką, będą po prostu blokowane. Jeżeli chcecie polemizować bądź przedstawiać coś, z czym się nie zgadzacie, napiszcie to, ale kulturalnie. Dzisiaj chciałbym odnieść się do tematu, jakim jest kontrrewolucja. Ten odcinek będzie dosyć krótki, to będzie tylko pewien zarys tej tematyki. Mam nadzieję, że uda nam się później jeszcze do tego wątku powrócić. Ostatnio nagrałem dwa materiały. Pierwszy to jest recenzja książki Jakobini i tam było dużo o rewolucji. Tutaj macie polecenie tego materiału. Tym razem będzie o kontrrewolucji. Ten drugi odcinek, który nagrałem, dotyczył predestynacji, czyli tego, czy ktoś jest z góry przeznaczony do życia wiecznego w niebie z Bogiem, czy do potępienia. I pokazuje, jak bardzo absurdalny jest to pogląd. Jest to błąd, który powstał w protestantyzmie, w łonie protestantyzmu, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, u Kalwinów. Tu macie link również, polecenie tego nagrania. Ale przejdźmy teraz do tematu tego, co chcemy mieć zawartego w tym właśnie materiale. Z starego numeru Zawsze Wierni, to jest numer 102, listopad 2007, to jest taka okładka, jest dostępny w linku pod tym materiałem i w opisie, również tam go dla Państwa zostawiam. Tam mamy artykuł w temacie miesiąca, nic bez Boga, społeczne królestwo Chrystusa jako sens i cel kontrrewolucji w teologii politycznej tradycjonalizmu hiszpańskiego. To jest artykuł profesora Jacka Bartyzela, jego pióra. Oczywiście wiele osób go kojarzy i ceni jego publicystykę, książki, jego działalność, wykłady i tak dalej, ale część go po prostu nie zna. Warto się zapoznać szerzej po prostu z tym, co pisał. W artykule znajdujemy taki oto fragment, zaraz od pierwszego akapitu.
Odkąd markiz de Condorcet, czy Condorcet, entuzjastyczny zwolennik i zarazem ofiara rewolucji, wynalazł słówko contre-révolution, definiując ją zresztą jako też rewolucję, tyle że w przeciwną stronę, i to jest po francusku, być może się pomylę czytając to, une révolution au sens contraire, pojęciu kontrrewolucja nadawano najrozmaistsze i często wykluczające się znaczenia. W tym miejscu jednak skupimy się na obecności tego terminu wyłącznie w wizji religijno-politycznej tych autorów, którzy nie tylko, że zgadzają się z generalną przesłanką zaproponowaną już przez jednego z największych doktorów kontrrewolucji, Józefa hrabiego de Maistre, iż kontrrewolucja nie będzie rewolucją na wspak, lecz przeciwieństwem rewolucji. I po francusku, tu jest oczywiście pasus, nie będę się tutaj siłował na czytanie tego, bo nie chciałbym, mówię, dyskredytować samej wartości tego, co jest w tym artykule. Ale sens tego przeciwieństwa doprecyzowują z bezkompromisowością niespotykaną gdziekolwiek indziej, nawet w pokrewnych odmianach tego samego nurtu myśli kontrrewolucyjnej. Przedmiotem naszej uwagi będzie tedy filozofia i teologia polityczna współczesnych wirtuozów tradycjonalizmu katolickiego, przeważnie także legitymistycznego karlizmu w Hiszpanii. Franciszek Elias de Tejada y Spinola, Alvaro de Ors, Rafał Gambra Ciudad, Franciszek Canals Vidal, Jan Valet de Goytisolo i Vincenty Marrero Suárez. To są wymienione nazwiska. Więc widzimy, że rewolucja, to co się pojawia jako tutaj pierwsza myśl otwierająca artykuł, nie jest kontrrewolucja, przepraszam, nie jest przeciwieństwem rewolucji, ale rewolucją na wspak. Czyli jeżeli rewolucja coś niszczy i burzy, to kontrrewolucja powinna to odbudowywać i chronić. Jeżeli rewolucja coś proklamuje, to kontrrewolucja powinna proklamować coś przeciwnego. I tak dalej, i tak dalej. Zaraz podam kilka przykładów. Tutaj też jest bardzo ciekawe rozróżnienie pomiędzy konserwatyzmem i kontrrewolucją, czy też prawicą, o której tyle się dzisiaj mówi. I myślę, że to też jest bardzo wartościowe, to już jest na stronie 7, to jest troszeczkę dalej, ale też to Państwu przytoczę. Znakiem rozpoznawczym prawdziwej kontrrewolucji, prawdziwej prawicy, prawdziwej partii porządku jest zatem jej usytuowanie w nadprzyrodzonym planie opatrzności Bożej względem człowieka. Dla prawdziwego kontrrewolucjonisty polityka bez religii jest, jak mawiał Chateaubriand, niczym, a na dnie każdej kwestii politycznej leży, jak orzekał Donoso Cortes, kwestia religijna, nic bez Boga, nada sin Dios. Ten aksjomat pozwala odróżnić kontrrewolucjonistę, tradycjonalistę, to jest jedna nazwa, od zwykłego reakcjonisty bądź konserwatysty, tym bardziej zaś od prawicowych liberałów, demokratów chrześcijańskich lub bonapartystów, także faszyzujących lub populistycznych. Nie wszyscy reakcjoniści są bowiem kontrrewolucjonistami, gdyż jak mawiał Bernanos, być reakcjonistą znaczy chcieć po prostu zachować życie, bo tylko zwłoki nie reagują. Reakcjonista to jest po prostu, pochodzi ta nazwa od reakcji, czyli po prostu ktoś, kto się jeszcze broni w jakiś tam sposób. A kontrrewolucjonista powinien mieć konkretnie wyznaczone zasady i u podstaw wszystkich decyzji, u podstaw jego najważniejszych celów zawsze powinna leżeć sprawa, kwestia religijna, sprawa dotycząca Boga i wiary, świętej katolickiej wiary. W oczach tradycjonalisty każdy reżim liberalny, czy to republikański, czy monarchiczny, chodzi tu o monarchię liberalną, taką psującą się, jest inspirowany przewrotnymi doktrynami rewolucji. Las perversas doctrinas de la revolution. Natomiast kontrrewolucja jest doktryną, która chce zachować w społeczeństwie prawo Boże, która odbudowuje to, co rewolucja zburzyła. Czyli ład naturalny i nadnaturalny. To jest reakcja, której pragnie i którą stara się wzbudzić tradycjonalista. Tu reakcja jest oczywiście wzięta w cudzysłów. Konceptem analogicznym do pojęcia kontrrewolucji jest społeczne panowanie Chrystusa, reinado social de Cristo, co znaczy odbudowanie cywilizacji chrześcijańskiej, la civilización cristiana. Więc widzimy tutaj, że jakby jest rozróżnienie kilku różnych pojęć. Jeszcze jeden akapit Państwu przytoczę. Zwięzłą eksplikację sensu i celu kontrrewolucji w rozumieniu tradycjonalistów, akurat tutaj hiszpańskich, odnajdujemy w projekcie manifestu do moich umiłowanych tradycjonalistów i do wszystkich Hiszpanów.
napisanego po oficjalnym zakończeniu krucjaty wiosną 1939 roku przez wdowę po ostatnim bezpośrednim sukcesorze karlistowskiej linii Bourbonów, Alfonsie Karolu I, księżnę Marię de las Nieves de Braganza. Pierwszym słowem naszej dewizy jest Bóg. Czy twoim naczelnym, najważniejszym słowem, naczelną zasadą, pierwszym, co się pojawia, gdy myślisz o tym, że jesteś kontrrewolucjonistą, jest wiara w Boga? Jeżeli nie, nie jesteś kontrrewolucjonistą. To proste. Znaczy to, że prawo Boże, autorytet Kościoła Świętego i cześć dla wszystkich nauk boskich są pierwszym i fundamentalnym z naszych praw. Religia katolicka jest kamieniem węgielnym, la piedra angular, niewzruszoną podstawą i najmocniejszym fundamentem narodu hiszpańskiego, celem, a nie środkiem. Celem, a nie środkiem. Z tego powodu my, którzy reprezentujemy prawdziwą kontrrewolucję, la verdadera contra revolution, wychodzimy od przeciwstawienia się wszystkim zasadom rewolucji liberalnej jako koniecznej i nieodzownej podstawy odbudowania Hiszpanii, jej jedności katolickiej, która nie jest rzeczą przebrzmiałą i niemożliwą w naszych czasach, jak niektórzy mniemają, lecz pulsującą aktualnością, możliwą i konieczną, jako że wiara chrześcijańska jest u Hiszpanów niezniszczalna. Tej końcówki komentować nie będę, bo nie znam aż na tyle realiów Hiszpanii, żeby to komentować. Ale same to zakreślenie tej naczelnej zasady, Bóg jako cel, nie jako środek, jako pierwsza zasada kontrrewolucjonisty, to nie znaczy, że kontrrewolucjonista uważa, że warto przywracać religię katolicką, bo ona daje zdrową moralność, która jest ostoją społeczną, wyznacza granice, zabezpiecza porządek społeczny i tak dalej. Posługiwanie się wiarą katolicką, jej moralnością, którą proponuje, którą wprowadza, jako środkiem do zachowania na przykład spokoju, ładu, czymś, co scala naród i tak dalej. To nie jest środek, to ma być cel. Zasady kontrrewolucjonisty uważam, że powinny być zawarte w takiej Magna Carta w dosyć skrótowy sposób, ale w taki, powiedziałbym, dający zasadniczy rys tego, co kontrrewolucjonista powinien uważać. Ja zacząłem coś takiego roboczego sporządzać, to nie jest jeszcze gotowe, ale chciałbym Państwu to zaprezentować. Jeżeli rewolucja odrzuca Boga, odrzuca święty Kościół, to co powinien robić kontrrewolucjonista? Kontrrewolucjonista powinien bronić Kościoła, powinien miłować Boga ze wszystkich sił Jego, nie szczędząc ku temu środków finansowych, a nawet własnego życia. Powinien stawać właśnie w obronie Kościoła i Boga. Jeżeli plugawione jest kapłaństwo, jeżeli to kapłaństwo jest atakowane, ośmieszane, jeżeli wytacza się najpotężniejsze działa propagandowe, aby niszczyć kapłanów, aby niszczyć kapłaństwo jako takie, aby je spotwarzyć, aby w oczach ludzi, aby w oczach całego narodu uchodziło za rzecz haniebną, to trzeba działać przeciwko temu. Czyli ta rewolucja na wspak. To co byśmy tutaj zrobili? Miłować kapłanów, modlić się o liczne święte powołania kapłańskie, o to, aby byli święci. Upominać ich też, kiedy trzeba. Idąc dalej, jeżeli niszczy się rodzinę, niszczy się małżeństwo, dyskredytuje się całą instytucję rodziny, to co należy robić? Należy miłować żonę, męża, którym Bóg cię obdarzył ze wszystkich twoich sił. Ma to być druga osoba po Bogu w twoim życiu. Kolejna rzecz. Jeżeli niszczona jest hierarchia, niszczony jest autorytet, niszczona jest jakakolwiek pojęcie władzy i szacunku do władzy, a na to miejsce sprowadzona anarchia, czy też demokracja, czy też jakaś republika, czyli poprzez rzeczy, które są wprowadzane w zastępstwie, rzeczy gorsze, bądź też w ogóle zniszczenie jakiegokolwiek porządku, należy od tego uciekać i co robić? Bronić hierarchii. Należy podkreślać znaczenie autorytetu. Należy podporządkowywać się władzy. Należy szanować zasady, które są jednoznaczne na zasadzie takiej, że jeżeli mamy pewną dyscyplinę, która daje nam dobre zasady, pokazuje nam właściwy kierunek. Nie mówię tutaj o nadużyciach władzy, nie mówię o tym, ale jeżeli są rzeczy, które pokazują nam, że to i to
rodzi pewien porządek, dyscyplinuje pewien harmider, wprowadza ład, to należy to jak najbardziej szanować i tego bronić. Czyli należy szanować właściwie rozumianą dyscyplinę, zwalczać samowolkę, swawolę, nadużywanie swojej wolnej woli i miłować hierarchię. Należy o tę hierarchię dbać. Należy podkreślać też znaczenie autorytetu. Jeżeli dzisiaj króluje pycha, jeżeli jakaś nieuporządkowana, chora ambicja sprawia, że ludzie roszczą sobie prawo do zajmowania miejsca nienależnego im, jeżeli Bóg ich do tych miejsc nie przeznaczył, a oni pchają się, sięgają po to, co do nich nie należy, to my musimy działać odwrotnie. Prawdziwy kontrrewolucjonista co zrobi? Umiłuje pokorę. Rozmiłuje się w pokorze i będzie chciał spełniać swoje czynności, nawet te najniższe, z największym umiłowaniem. Przeniknięte to wszystko powinno być życiem wewnętrznym, Duchem Bożym. Ten człowiek powinien być rozmodlony i rozmiłowany w pokorze, żeby przeciwdziałać tej pysze światowej, tej pysze, która zatruła tak liczne umysły. Jeżeli widzimy, że pojawia się coraz większe rozprężenie, że degradacja, zepsucie właśnie wszelkich zasad moralnych, ten upadek moralny, który widzimy wokoło, się tak bardzo rozpanoszył, że ludzie, kierując się swoją wolą, w zasadzie już nie napotykają żadnych ograniczeń. Widzimy całe te zboczenia, które się rozlały po świecie. To co zrobi kontrrewolucjonista? Kontrrewolucjonista w przeciwieństwie do tych ludzi nie będzie folgował swojej wolnej woli, nie będzie sobie pozwalał na każde zachcianki, na każde kaprysy i tak dalej, ale będzie ćwiczył swoją wolę, będzie ją umacniał w tym, aby ona w chwilach prób nie okazała się słabą. Rozmiłuje się w tym, żeby wyrabiać w sobie sprawności. Do czynienia jak najlepiej, do czynienia dobrze. Podejmie walkę o wyrobienie sobie w sobie cnót. Oczywiście to są środki prowadzące do świętości, a ta prowadzi do nieba. Jak wyrabiać sobie cnoty? 1000 małych zwycięstw prowadzi do zwycięstwa. Jeżeli masz małe jakieś próby, małe jakieś pokusy, codzienne możliwości, malutkie takie, ale raz, drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty, setny, pięćsetny zrobisz to tak, jak należy, nie zwlekając. Wiesz, że tak trzeba, pójdziesz i tak zrobisz. To w pewnym momencie nabierzesz pewnego nawyku. Będziesz wiedział, że tak trzeba, wyrobisz to w sobie. Ale dzięki zaparciu, samozaparciu, dzięki pracy, dzięki temu wielkiemu wkładowi, jaki w to włożysz, dzięki temu wysiłkowi, jaki podejmiesz. I wówczas ten nawyk, wyrabiany z uporem, wyrabiany dzień po dniu w tych małych rzeczach, zamieni się w cnotę. Czyli w to, że ty nie będziesz już musiał skłaniać się przez analizę tego, co się dzieje, przez pracę rozumem do tego, żeby uczynić dobrze w danej sytuacji, tylko będziesz to czynił od razu, bez namysłu. Będziesz gotowy w każdej sytuacji uczynić dobrze. 1000 małych zwycięstw wyrabia cnotę. Nie patrz na wielkie sposobności, na wielkie okazje. O tak, tak, jak nadejdzie taka wielka próba, to ja wtedy dam radę. Jak dasz radę podczas wielkiej próby, jak w małych ulegasz? Jeżeli nie będziecie wierni w małych rzeczach, nie będziecie również w wielkich. Kolejna rzecz. Jeżeli mamy walkę klas, walkę posiadaczy środków produkcji z proletariuszami i tak dalej, przekładając na język dzisiejszy te dyrdy małe Marksa i Engelsa, walkę pracodawców z pracownikami, to należy zaprowadzić harmonię we wszelkich instytucjach. Mąż ma szanować żonę, żona ma być poddana mężowi. Dzieci mają słuchać rodziców, tak? Nie mają sterować rodzicami. Pracownik jest winien pracodawcy spełnianie swoich obowiązków w jak najlepszy sposób. Jest winien wykonywanie tych czynności, do których się zobowiązał. A pracodawca ma prawo egzekwować to, czy to zostało zrobione. Tak samo dzieci mają obowiązki wobec swoich rodziców. A rodzice mają prawo sprawdzać, czy zostały wykonane. Mają prawo nagradzać i karać. Należy pomiędzy wszystkimi instytucjami i we wszystkich instytucjach zaprowadzić z powrotem
harmonię. Zobacz, czy tak jest w twojej rodzinie, czy nie za bardzo folgujesz, czy nie pozwalasz swoim dzieciom włazić tobie na głowę, mówiąc kolokwialnie. Jak wygląda twoje miejsce pracy? Czy szanujesz swoich pracowników? Czy na przykład w okazji, z jakiejś okazji mają imieniny, albo na przykład właśnie ten święty jest świętego Mikołaja i chcesz może dać im jakiś upominek, ale nigdy tego nie zrobiłeś. Albo jest Wielkanoc, widzisz, że ciężko pracują, starają się. Postaraj się dla nich o premię, postaraj się o jakiś dodatkowy dzień wolny, odciąż ich, na przykład jeżeli możesz, postaraj się docenić ich pracę. Zobaczą, że zmieniło się twoje nastawienie i będą również ciebie szanować. To musi pójść w dwie strony. Czasami warto uczciwie ze sobą porozmawiać. Ja oczekuję tego i tego, czego wy oczekujecie w zamian. Porozmawiajmy sobie szczerze. Zacznijcie wprowadzać harmonię we wszystkich instytucjach, w jakich funkcjonujecie. To jest tylko pewien zarys. Chciałbym kiedyś opracować, jeżeli będzie to możliwe, taką Magna Cartę kontrrewolucjonisty, żeby mieć zarys zasad, których należy się trzymać. Ma to być proste, ale jednocześnie przeniknięte wiarą katolicką, przeniknięte Duchem Bożym, a jednocześnie, żeby tam nie było rzeczy zbędnych, żeby to faktycznie pozwoliło wam stać się kontrrewolucjonistami. Z tym was zostawiam, z Panem Bogiem, niech Matka Boża otacza was płaszczem swojej opieki.